Wiecie co, zauważyłem już tutaj kilka problemów na Filipinach. Coś, z czym tak naprawdę nigdy się nie spotkałem, podróżując po Azji Południowo-Wschodniej. W żadnym kraju tak naprawdę. Czy to byliśmy na Bali, czy w Tajlandii, czy jak byłem w Wietnamie, czy w Laosie i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie tego nie zauważyłem. Tutaj na Filipinach jest kilka takich małych problemów. Jednym z nich jest to, zobaczcie, tak wygląda plaża w trakcie odpływu. Woda jest gdzieś tam, powiedziałbym, no, z pół kilometra od nas. Plaża jest, no powiem wam, bardzo słaba. Zwłaszcza tutaj po tej stronie wyspy Palawan. Po piękniejsze plaże, no to trzeba pojechać po prostu w górę wyspy. Tam wiecie, bliżej El Nido, bliżej Coron. To tam są piękne plaże. Tutaj tak średnio. Kolejna rzecz. Ze względu na to, że my jesteśmy na takim troszeczkę odludziu. Ale wiecie, tu jest kilka hoteli w jednym miejscu. A i tak dookoła nas nie ma żadnych jakby takich miejsc, gdzie moglibyście sobie, nie wiem, zrobić zakupy, gdzie moglibyście, nie wiem, wyjść na jakiś obiad. Najbliższa restauracja, w której, nie wiem, można by tam bezpiecznie jeść, moim zdaniem, no to jest jakieś 25 minut od nas. Więc to jest kolejny problem. W tym miejscu, gdzie są tutaj hotele, nie ma co robić. Poza tym, że będziecie siedzieć w hotelu na basenie, czy łazić sobie po tej takiej trochę średniej plaży. Kolejna sprawa, zobaczcie. Nasz hotel jest tam mniej więcej jak ta palma wystaje. Za naszym hotelem jest jeszcze dwa takie bardzo ekskluzywne, drogie hotele. Wiecie, tam nocka kosztuje 100, chyba 50 najtaniej. I niektóre pokoje tam są nawet po 300-400 dolarów za dobę. Więc jest niesamowicie drogo. Potem jest nasz hotel i tutaj, no to tak naprawdę nie wiem co to jest. To są jakby takie pozostałości po jakichś barach, takich, wiecie, przy plaży. Nie wiem, jak to po prostu nazwać. Nie ma tutaj żadnej restauracji, nie ma żadnego sklepiku, żadnego baru, żadnego miejsca, gdzie muzyka tak naprawdę mogłaby grać. I teraz tak dla porównania, bardzo podobne miejsce na wyspie Bali, gdy byliśmy właśnie w zeszłym roku. Przy takiej plaży, która na Bali tam była taka jedna słaba plaża, przy której właśnie nocowaliśmy, to był deptak, było pełno restauracji, grała muzyka, więc było co robić tak naprawdę i miejsce w jakiś tam sposób przyciągało turystów. A tutaj powiem wam szczerze, no tak średnio. No, na pewno bym nigdy nie wrócił tutaj do tej części Palawanu. Zobaczymy jak reszta tej wyspy, bo w kilku innych miejscach będziemy jeszcze nocować. Ale jak na razie, no to Palawan jakoś, nie wiem, nie zachwyca. To wszystko trochę wygląda tak, jakby ludziom tutaj brakowało takiej kreatywności. Przyjeżdżają turyści z pieniędzmi, a tak naprawdę nie mają gdzie tych pieniędzy wydać. Kolejna rzecz, zobaczcie, ilość śmieci na plaży i jeszcze wodorostów. Tych wodorostów w ogóle tutaj nie grabią. Zauważyłem, że tylko przy jednej plaży koleś chodził z grabiami i grabił te wodorosty i sprzątał te śmieci, ale wszędzie to znajdziecie właśnie coś takiego. Śmieci po prostu leżące na plaży. Nie wiem, no nie wygląda to jakoś rewelacyjnie. Dobrze, że ten hotel, w którym my się zatrzymaliśmy, jest w miarę tani, więc no nie żałujemy tego, że tutaj po prostu płacimy za to. A, no i kolejna rzecz, zobaczcie, ile jest krabów na plaży. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, jak one będą uciekały przede mną. Ale jest ich tutaj po prostu mnóstwo. Macie te palmy, które po prostu chylą się w stronę wody. No bardzo ładnie to wygląda. Tylko, że tak, jest pełno śmieci. Mogliby zgrabić troszeczkę tych wodorostów raz na jakiś czas. To wyglądałoby to dużo lepiej. I, no nie wiem, te biznesy, powiem wam, na jednym z nich była tabliczka, na której było właśnie napisane, żeby pod żadnym względem nie ściągać przyłbicy. Więc podejrzewam, że nie przetrwały one po prostu 2020 i poupadały, a raczej większość z nich, bo no teraz tutaj się nic nie dzieje. No i słuchajcie, taka sytuacja. Jedziemy w tym momencie do centrum miasta ze względu na to, że tutaj dookoła nas nie ma tak naprawdę nic.
nie ma żadnych restauracji, jest tylko ta restauracja tutaj u nas w hotelu i w hotelu obok. Ta w hotelu obok jest niesamowicie droga i to jedzenie nie jest w ogóle warte tych pieniędzy, a ta restauracja u nas, wczoraj mieliśmy taką troszeczkę głupią sytuację ze względu na to, że przyszliśmy w momencie, kiedy, nie wiem, podejrzewam, że to są właściciele tego hotelu, taka duża grupa Chińczyków, którzy tutaj są od początku naszego pobytu i tak naprawdę jak oni przychodzą do restauracji, to wszyscy skaczą dookoła nich, jak służący po prostu, latają dookoła nich, robią wszystko dla nich. Oj, tak siedzieliśmy w tej restauracji, troszeczkę o nas zapomnieli, zamówiliśmy jedzenie, Jowana dostała swoje jedzenie, ja swojego nigdy nie dostałem. Dlatego podjęliśmy decyzję, że dzisiaj po prostu jedziemy do miasta, zobaczymy co tam się dzieje, jakie są różne opcje, coś tam poszukaliśmy w internecie i zobaczymy po prostu co z tego wyjdzie. Po kilku dniach przebywania w opustoszałym hotelu na prowincji Palawanu, to czego wcześniej szukaliśmy, czyli spokój, odosobnienie i samotność, zaczęło nam powoli doskwierać. Głodni interakcji z innymi podróżnikami i lokalnymi mieszkańcami Palawanu, ruszamy w stronę Puerto Princesa. Za pierwszy punkt naszej dzisiejszej wyprawy wybieramy najbardziej ruchliwą część tego miasta. Z uśmiechem na twarzy tworzymy wizję w naszej wyobraźni opartą na innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, co bardzo szybko okazuje się być tylko marzeniem. Moje pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi tutaj o to miasto, to powiem wam szczerze, taki, nie wiem, średni chaos troszeczkę. Widziałem gorsze, widziałem lepsze, byłem naprawdę w różnych miejscach dookoła świata i na razie Filipiny, to powiem wam, to jest takie troszeczkę jakby taka średnia pomiędzy różnymi państwami tutaj właśnie w południowo-wschodniej Azji. Główna ulica w Puerto Princesa, powiem wam tak, troszeczkę lepiej niż ten obszar, w którym znajduje się nasz hotel, ze względu na to, że no dużo więcej się tutaj po prostu dzieje. Są restauracje, są jakieś, wiecie, fast foody, są różnego rodzaju biznesy, sklepy z pamiątkami, ubraniami i tak dalej. Więc jeżeli zależy wam na tym, żeby po prostu być w takim bardziej ruchliwym obszarze, gdzie więcej się dzieje, no to szukajcie czegoś w tym rejonie. Ale pamiętajcie, że tutaj tak naprawdę nie znajdziecie żadnej ładnej plaży. My mieliśmy problem, żeby znaleźć coś 5-10 km od głównego właśnie miasta. Jeżeli szukacie pięknej plaży, no to wiecie, tam El Nido i tak dalej. A tutaj w tym rejonie, no to głównie po prostu, jeżeli chcecie przyjechać, doświadczyć trochę Filipin, zjeść trochę lokalnego jedzenia i potem uciekać gdzieś dalej. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, pochodziliśmy wczoraj troszeczkę tam po centrum Puerto Princesa i muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo się tam dzieje. Jest mnóstwo restauracji, barów, tym podobnych biznesów i klubów nocnych, w których możecie na przykład potańczyć. My chodząc wczoraj tam nawet w nocy, było po godzinie chyba, nie wiem, 22, kiedy właśnie wracaliśmy do hotelu, to powiem wam, że ja się czułem bezpiecznie. Chodzicie, ludzie są ogólnie przyjaźni, nikt się na was krzywo nie patrzy, transportu nie brakuje, więc jeżeli, nie wiem, nie czujecie się komfortowo gdzieś w jakimś miejscu, to możecie w każdej chwili tak naprawdę po prostu wskoczyć do jednego z tych takich tuk-tuków i sobie pojechać gdzieś indziej. Ogólnie spoko miejscówka, jeżeli chodzi tutaj o ten hotel, to my dzisiaj już stąd wyjeżdżamy. My spędziliśmy tutaj naprawdę 4 bardzo fajne dni. Odpoczęliśmy trochę na plaży, trochę na basenie, pojeździliśmy tutaj po tym obszarze. Hotel znajduje się delikatnie na odludziu, więc tutaj przy samym hotelu nic nie ma, moi drodzy. Jest naprawdę bardzo spokojnie i bardzo cicho. Jeżeli potrzebujecie podjechać do jakiegoś sklepu, no to czeka was minimum 10-minutowa przejażdżka do najbliższego właśnie jakiegoś marketu, w którym będziecie mogli sobie coś kupić. W hotelu mają restaurację, mają bar, więc jeżeli chcecie, to nie musicie tak naprawdę opuszczać tego miejsca. My dzisiaj jedziemy do El Nido i tam tak naprawdę dopiero zaczyna się nasza filipińska przygoda, ze względu na to, że mamy tam zaplanowane
pełno różnych takich mniejszych wycieczek, wypraw i tym podobnych rzeczy. Mieliśmy jedną rzecz zaplanowaną tutaj w tym hotelu, mieliśmy jechać oglądać te wielkie rekiny i pływać z nimi, ale niestety firma, która organizuje te wyjazdy, napisała do nas, że przez ostatnie kilka dni jeździli i tak naprawdę nie mogli znaleźć tych rekinów nigdzie, dlatego odwołali wszystkie kolejne wyjazdy przez następne półtora tygodnia, bo one po prostu jeszcze nie przypłynęły tutaj do Filipin, więc trzeba poczekać. Może jeszcze nam się uda na tym wyjeździe. No i zobaczcie, przed nami dzisiaj 4,5 godziny jazdy, bo my w tym momencie znajdujemy się tutaj w Puerto Princesa i mamy do przejechania praktycznie całą wyspę tutaj do El Nido, które moim zdaniem jest najpiękniejszą częścią Palawanu. Więc jeżeli gdzieś przylatujecie tutaj na tą wyspę, kierujcie się tutaj na północną część, bo no plaże tam są przepiękne, ale pamiętajcie, hotele też są dużo, dużo droższe. I tak w ogóle zobaczcie, jaka ta wyspa jest duża. Ludzie sobie często nie zdają sprawy z tego, jakie niektóre te wyspy właśnie na Filipinach są duże. Macie 4 godziny na górę tutaj i podejrzewam, że 4,5 do 5 godzin tutaj na dół, czyli jeżeli chcielibyście przejechać właśnie z południowej na północną część, no to czeka was taka, powiedzmy, 8,5-9-godzinna przejażdżka. You never let me know when you're gonna turn the camera on. And then I look funny getting ready. Yeah. That's the whole point of it. Oh wow. To be so candid? Yeah, and they can get triggered. Why you gotta be so candid? Can't we just like make things up? Let's go. Moim zdaniem cały ten hotel jest robiony właśnie pod Chińczyków. Nawet zobaczcie, złote fugi pomiędzy tymi płytkami i wszystko w glazurze, każda ściana. Siedzimy właśnie przy frontdesku, bo robimy checkout z hotelu i coś, co zauważyłem w każdym hotelu tak naprawdę do tej pory na Filipinach, to jak właśnie opuszczacie pokój, to najpierw idą sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy nic na przykład nie ukradliście albo nic nie zniszczyliście. Podejrzewam, że jest to spowodowane wcześniejszymi sytuacjami z podróżnikami, wiecie, z zagranicy, którzy przyjeżdżali, po prostu demolowali pokoje i zabierali różne rzeczy. Dlatego wszystko sprawdzają, ale my i tak siedzimy, czekamy w tym momencie na transport do El Nido. I tutaj z Puerto Princesa do El Nido transport z tego hotelu, wiecie, my przepłaciliśmy za ten transport dosyć mocno, ale zapłaciliśmy $15 za osobę. Można by pewnie zrobić to taniej, tam nie wiem, za jakieś $8-10, jeżeli byśmy poszukali na mieście. Podejrzewam, że najtaniej by było po prostu wynająć samochód i taki był nasz pierwszy plan, że w momencie, kiedy wylądujemy na Palawanie, wynajmiemy samochód, ale zdecydowaliśmy, że w końcu nie będziemy tego robić i nie będziemy się męczyć z jeżdżeniem gdzieś, będziemy po prostu korzystać z taksówek, autobusów i tym podobnych źródeł transportu. Nasze lenistwo okazało się być dobrym wyborem. Przynajmniej tak myśleliśmy na początku. Trasa z Puerto Princesa do El Nido to istny roller coaster. Ciągłe zakręty, zjazdy i podjazdy pod górę są prawdziwą próbą dla ludzi z chorobą lokomocyjną. Przy 36-stopniowym upale klimatyzacja w samochodzie działa na granicy swoich możliwości. Ściśnięci w małym busiku z 10 innymi podróżnikami, staramy się przetrwać ten upał i te 4,5 godziny ciągłego ślizgania się po skórzanych siedzeniach. Pomimo dyskomfortu staramy się cieszyć każdą minutą tej podróży i podziwiać przepiękne widoki towarzyszące nam na tej trasie. Wizja naszego docelowego punktu na tym wyjeździe dodaje nam sił i powoduje to, że cały czas towarzyszy nam uśmiech na twarzy. Pomimo tego, że kierujemy się do jednego z najbardziej turystycznych miejsc na Palawanie, to nie byliśmy gotowi na to, co nas czeka w El Nido. Jedziemy do hotelu, moi drodzy. Zajechaliśmy właśnie do El Nido. I od razu zaczęło się zdzierstwo na turystach. Koleś za 4-minutowy przejazd chciał
prawie 200 pesos, więc zbiliśmy go do 50. Także masakra, moi drodzy, nie zgadzajcie się nigdy na pierwszą cenę. Wiecie co, ja nie lubię takiego zdzierstwa. Zaraz po przyjeździe tutaj do El Nido od razu już próbują, wiecie, doić turystów na maksa. Nie wiem, mi się to nie podoba. Koleś chciał 200 za 4-minutowy kurs. No mówię mu, bez przesady, człowieku. 4 minuty, niecałe 1,5 kilometra. Mówię, nigdy nie zapłacę 200 pesos za taki krótki kurs. Więc w końcu zgodził się na 50. No i dowiózł nas tutaj. I wziął te pieniądze jeszcze z taką wielką łaską. Wiecie co? Takie pierwsze moje odczucie, że jeżeli chcecie gdzieś wydać naprawdę swoje ciężko zarobione pieniądze, to jedźcie do Tajlandii albo do Indonezji. Moim zdaniem lepiej zostaniecie po prostu potraktowani. Nice and quiet, efficient AC. Słuchajcie, zajechaliśmy do naszego hotelu tutaj w El Nido i pierwsze wrażenie, powiem wam tak, nie jestem jakoś super zachwycony. Na pewno jak pojedziemy na jakiś wyjazd gdzieś, wiecie, poskakać po tych wyspach, tutaj po tych pięknych zatokach, to na pewno poprawi mi się humor, ale ta cała sytuacja z targowaniem się, wiecie, o 1,5 kilometra, no po prostu szok. I teraz jeszcze weszliśmy do hotelu i kobieta, która pracuje na dole, mówi do nas tak, że w cenie hotelu mamy śniadanie, ale żeby mieć to śniadanie, to musimy je zamówić dzień wcześniej. No to ja jej mówię, że zamawiamy śniadanie na jutro, a ona mówi, że teraz nie może przyjąć zamówienia, że może je tylko przyjąć później. Mówię, o której? No to ona mówi, że za 2 godziny muszę jej powiedzieć, że chcemy śniadanie. Więc nie wiem, to po prostu nie rozumiem, moi drodzy. Ale hotelik jest bardzo ładny. Zresztą zobaczcie. Mamy takie dosyć spore patio, które jest dzielone właśnie pomiędzy 3 pokoje. Zobaczcie, tutaj jest nasz pokoik, tam jest kolejny i jeszcze jeden. Do każdego pokoju macie właśnie 2 krzesła, taką ławeczkę. No i są również hamaki. I jesteśmy zaraz tutaj przy plaży. Tak to wygląda. Leży tam jakaś rura, jakaś porozbijana glazura, trochę jakichś tam betonowych bloków. Tutaj pod nami jest restauracja z tego hotelu. No i podejrzewam, że tutaj na plaży kawałeczek dalej też będą właśnie jakieś restauracje. A jeżeli chodzi o pokój, to pokażę wam, jak to wygląda i co dostaniecie tutaj w tym rejonie za jakieś tam 40 dolarów. Pokój ma, nie wiem, kurczę, ze 2,5 metra szerokości, może 3 na 3. Jest bardzo mały, jest telewizor, jest klimatyzacja, jest okno, no i jest łazienka z takim otwartym prysznicem. Zaraz właśnie koło kibelka, lustro sobie tutaj o, ładnie stoi, pięknie. No malutki pokoik, ale powiem wam, że pokoje hotelowe tutaj właśnie przy El Nido są ekstremalnie drogie i wybór nie jest jakiś rewelacyjny. Nasz hotelik i pytam się pani, gdzie jest dostęp do plaży, bo bramka była zamknięta. Mówi, tutaj, w tej alejce. Państwo sobie przejdą. Tutaj klimatyzator sobie kapie. It might be. Oh. Yes, we're doing good. This smells like sewage. Like sewage, yeah. No i tak, tu jest nasz hotel. Tutaj są kawałki glazury i różne inne elementy budowlane. Jakaś tam rura. No i plaża. This one's cuter than our hotel. No taki hotelik obok. Widziałem go też na jakiejś apce, ale pokoje były dosyć słabe. No i zobaczcie, główna plaża, pełno biznesów przy plaży, aż po prostu człowiek dostaje zawrotu głowy, nie wiadomo co wybrać. Piękna mieszanka gruzu, szkła, kamieni i śmieci, jakieś tam łódki, tam były ze 2 knajpy, ale nie nagrywałem, no bo grają muzykę, która zaraz by była, wiecie, copyright claim na YouTubie. A my idziemy dalej, zobaczyć właśnie, co tutaj jest przy tej plaży. A tak na serio, to bardzo słabo, moi drodzy. Jak na razie oceniam ten tutaj obszar El Nido na Palawanie. Rżną tych turystów, jak tylko mogą, na czym mogą.
przebitka u nas w hotelu, patrzyłem właśnie co tam mają w barze. Wiecie, jakieś tam zwykłe browary, które w sklepie kosztują, nie wiem, 30-40 peso, tutaj kosztują 200 coś w barze, więc no przebita ostra. I restauracji to tyle, co kot napłakał. Tu jest dopiero pierwsza, a przeszliśmy już spory kawałek od hotelu. O, a gdybyście chcieli wyciągnąć sobie kasę z bankomatu, to tutaj jest bankomat. Zobaczcie, kogut na sznurku pilnuje bankomatu, więc będziecie tutaj bezpieczni. Piękne kawałki koralowce, zobaczcie. A my idziemy. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie depnąć na jakąś potłuczoną butelkę. No, tak jak tutaj widzicie, wielkie takie szkło wystaje. Więc idziemy. Idziemy powolutku. Jest tutaj taka mała jakby główna ulica z restauracjami, kawałeczek dalej. I dojdziemy sobie tam, zobaczymy jaki mamy wybór. I jak coś, to potem wrócimy. Ogólnie cała zatoka tutaj, przy Vanilla Beach, bardzo ładna. Spójrzcie, macie te piękne góry, wysepki wszystkie tutaj dookoła, naprawdę ślicznie. Ale jeżeli się przyjrzycie bliżej, no to zaczniecie zauważać takie przeróżne skarby tutaj na plaży. I to nie wygląda wtedy jakoś rewelacyjnie. No i pamiętajcie, że ja tak troszeczkę pół żartem, pół serio. Bo zauważyłem, że jeżeli nie powiem, że żartuję, to wiele osób się po prostu nie połapie. Miejsce jest piękne, ale kurde no, nie wiem, jakoś tego nie widzę, żeby oni wiedzieli, jak to po prostu wykorzystać tutaj. Ale wiecie co? Zachody słońca przepiękne tutaj na El Nido, naprawdę. Nasłuchałem się o tym miejscu i szczególnie tutaj właśnie o Vanilla Beach, że zachody słońca są przecudne w momencie, kiedy właśnie słońce zachodzi tutaj za te wszystkie wyspy. I każdy, kto mi o tym mówił, no to miał rację. Słuchajcie, wystarczy tego mojego narzekania, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie bierzecie wszystkiego na serio tego, co mówię. W następnym odcinku będziemy ruszali już na kilka tutaj różnych takich island hopping tours, czyli po prostu będziemy sobie skakać pomiędzy różnymi wyspami i wtedy dopiero pokażę wam prawdziwe piękno tutaj tego obszaru. A dzisiaj, moi drodzy, my odpoczywamy i szykujemy się na jutro. Także widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.